Wszyscy boją się Japonii i Tokio, że jest tak drogo. Okazuje się, wcale nie jest aż tak drogo. I probiotyki w tabletkach przed wyjazdem, na przykład na miesiąc czasu, warto zawsze zrobić dobry research, żeby nie być zaskoczonym miejscem pobytu. Po angielsku było no, dosłownie zero komunikacji. Dzień dobry, widzimy się dzisiaj z Szewczyk Travel, czyli z podróżnikami, których akurat zostaliśmy w Zanzibarze. Dlaczego Zanzibar? Skąd wyszedł pomysł i dlaczego akurat dzisiaj tam Państwa spotykamy? Zanzibar to jest miejsce, do którego uciekaliśmy przed obostrzeniami w Europie w 2021 roku, kiedy wszędzie było wszystko zakazane, a tutaj przyjechaliśmy i mieliśmy dwa tygodnie, prawie trzy tygodnie przerwy od zarazy. Nie używam celowo słowa, bo wiem, że na YouTubie zależy, gdzie to będzie szło, może być później jakieś ograniczenia w wyświetleniach, dlatego mówię zaraza, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Także to była tak trochę z przypadku, bo szukaliśmy miejsc, gdzie właśnie będzie najfajniej, najspokojniej, najbardziej z dala od tego wszystkiego i to były trzy miejsca wtedy: Zanzibar, Dominikana i chyba jeszcze jakieś już wyleciało mi z głowy. Padło na Zanzibar i troszkę się chyba zakochaliśmy, bo ma Zanzibar swój urok i wracamy tutaj, jesteśmy po raz trzeci. W zeszłym roku byliśmy miesiąc czasu, w tym roku też będziemy około miesiąca, także jest naprawdę, jest inny, jest specyficzny i ludzie albo go kochają, albo go nie cierpią, no tak jest. A panie Łukaszu, jeśli chodzi o wyjazdy, to wiadomo, że trzeba się spakować, trzeba przygotować jakieś rzeczy, które państwo ze sobą bierzecie, no zazwyczaj tak robimy. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania, jak państwo planujecie, bo tutaj słyszę o tym, że zaczynamy od biletu, a jak u państwa ten proces planowania wygląda i kiedy państwo podejmujecie decyzję, że to akurat ten kraj, a nie inny i akurat w takim terminie, a nie innym? No, przede wszystkim numerem jeden jest chęć zobaczenia danego miejsca. Także jeżeli trafi się tani bilet gdzieś do miejsca, gdzie byliśmy już kilka może razy, albo gdzieś, gdzie nam się tak wcale nie podobało, bo przeważnie nowe miejsca nie odrzucamy z góry, bo coś słyszeliśmy, zawsze chcemy sprawdzić sami, więc nigdy nie stawiamy jakiegoś tam krzyżyka na miejscu, bo ktoś nam powiedział, że nie jest ciekawie, ale w niektórych miejscach byliśmy sami, było fajnie, ale na przykład nie chce nam się tam wracać, dlatego tam nawet jakby były bardzo tanie bilety, to raczej nie polecimy ponownie. Natomiast gdzieś tam zawsze mamy swoje marzenia, gdzieś mamy na najbliższych planach, na przykład bardzo chcielibyśmy zobaczyć jeszcze Sri Lankę, Japonię i Koreę Południową i na przykład rozglądamy się już za biletami właśnie w tym kierunku, czyli jeszcze nie planujemy tak dokładnie daty i tak dalej, tylko sobie przeglądamy, od czasu do czasu sprawdzamy, jak wahają się bilety, czy lepiej polecieć w jedną stronę, nie kupując biletu powrotnego, bo wtedy mamy jakby otwarty termin, kiedy ile chcemy zostać, jak nam się spodoba. Czasami jest tak, że bilet w dwie strony potrafi kosztować 100 euro więcej, czyli przykładowo w jedną stronę 500 euro, a za 600 można mieć bilet w dwie strony, więc wtedy przeważnie decydujemy się na zakup od razu w dwie strony i gdybyśmy chcieli zostać dłużej, no to te 100 euro to już nie jest taki duży koszt, który przypadnie, także to wszystko zawsze sobie analizujemy i po znalezieniu biletów, jak już mamy bilety, no to zaczynamy działać dalej, chociaż jeszcze jeden krok jest wcześniej, zawsze sprawdzamy, jak to wygląda od strony legalnej, czyli wiza, czy jest wymagana, czy można dostać na miejscu, czy trzeba online składać wnioski i tak dalej, i szczepienia, bo żeby później nie było niespodzianki, że niektóre szczepienia mogą być tak, że one trzeba mieć dwie dawki na przykład jakiegoś szczepienia i to wymaga czasu, żeby na ostatnią chwilę się nie obudzić, że po prostu nie zdążymy zrobić szczepionki i nikt nas nie wpuści do danego kraju. Także takie rzeczy zawsze sobie sprawdzamy też wcześniej. No i później rozglądamy się po internecie, co byśmy chcieli dokładnie zobaczyć, w jakich miejscach się zatrzymać. Jeżeli to są miasta, to dzielnice, co się dzieje, czy jest bezpiecznie, czy nie jest głośno. Mieliśmy przypadki, kiedy tak trochę z biegu wybieraliśmy hotel właśnie bez zrobienia dobrego researchu. No i wylądowaliśmy w Saigonie, w centrum rozrywkowej dzielnicy, gdzie w pokoju było tak głośno, że ciężko było rozmawiać ze sobą, a o spaniu tutaj nawet ciężko powiedzieć. No i w środku nocy bez internetu musieliśmy uciekać z pokoju i szukać innego hotelu. Także są przygody, bo jak to się mówi, jeden z moich ulubionych youtuberów amerykańskich kiedyś powiedział, że przygoda zaczyna się, kiedy coś idzie nie tak. I to jest prawda. Także są później fajne przygody, ale raczej staramy się sprawdzić, bo przyjeżdżając gdzieś do nowego miejsca o północy, często zmęczeni, czasami jest to doba bez snu gdzieś w podróży,
no to fajnie jest móc się położyć i odpocząć, a nie biegać i szukać drugiego hotelu, dlatego też takie rzeczy sobie zawsze sprawdzamy. Czyli tak jak pan wspomniał, czyli sprawy formalne, czyli wizowe, sprawy związane ze szczepieniami, research hoteli i dopiero research później... Research też kosztów, bo różne kraje mogą mieć różne ceny i wtedy też wiemy, na ile możemy sobie pozwolić tam zostać. Na przykład Japonia, wiemy, że już w kilku miejsc robiliśmy research, że to jest cenowo. Wszyscy boją się Japonii i Tokio, że jest tak drogo. Okazuje się, wcale nie jest aż tak drogo, ale nie jest tanio. To są ceny mniej więcej na poziomie Niemiec, czyli taniej niż USA raczej, niż Nowy Jork na pewno, bo nawet ktoś mi kiedyś powiedział, że jak byłeś w Nowym Jorku, no to w Tokio ci się będzie wydawało tanio. Ale to nie jest na przykład Wietnam, gdzie w Wietnamie, ja z tego co ja pamiętam, to tam chyba miesiąc czasu w Wietnamie wyszedł taniej, mieszkając w hotelach, niż zatrzymując się gdzieś w Polsce, gdzie nie musimy płacić za noclegi, tylko kupując sobie jedzenie i tam codzienne zakupy, także potrafią być tak tanie niektóre kraje. Jeśli chodzi o te formalności, i rzeczy do sprawdzenia, pan wspomniał o tych szczepieniach, rozumiem, że też pewnie wchodzi w to w grę jakieś ubezpieczenie, tak? Waluty, możliwość wymiany waluty, pewnie telefonia, tak? Jakie jeszcze rzeczy pan by zasugerował jako takie warte do sprawdzenia przed każdym wyjazdem? Tak, jasne. Ubezpieczenie, no bez tego lepiej się nie ruszać, bo koszty jakichś drobnych nawet. Takiej drobnej pomocy. W zeszłym roku kolega, też podróżnik, który ma kanał YouTube, Kuba z kanału Fit on Trip, pozdrawiamy, jakby oglądał. Pozdrawiamy. Miał odwodnienie, chodził na siłownię, po prostu dużo ćwiczył i gdzieś tam przy tych upałach odwodnił się, słabo się czuł, pojechał na taką, no nie do szpitala, to za dużo powiedziane, na Zanzibarze w Afryce, taki bardziej pogotowie może. Dali mu kroplówkę i kilka elektrolitów do domu, żeby się nawadniał i za to go skasowali $400. Także no lepiej bez ubezpieczenia podróżnego nie ruszać się, bo później te koszty mogą być naprawdę wysokie. Wymiana walut, tutaj używamy konta Revolut, jest bardzo wygodne i po dobrych kursach można te waluty wymieniać na całym świecie. Sprawdzało się nam to i w Azji, i w Afryce, i w USA. Dobrze jest mieć zapasową kartę kredytową, taką na przykład jak ma się Revoluta Visa, to dobrze jest mieć jeszcze może Mastercarda gdzieś tam w portfelu awaryjnego, bo na przykład w Stanach na stacji benzynowej jednej stacji Revolutem nie mogliśmy zapłacić i wtedy ta druga znalazła się bardzo przydatna. No trochę gotówki ze sobą też można zawsze wziąć na początek przynajmniej, bo nie wiadomo, w niektórych krajach, jak na przykład na Zanzibarze, kartą albo nie można płacić w wielu miejscach, albo doliczają prowizję, nawet 5%, w większości miejsc wręcz to jest 5%. Ale też za dużo gotówki staram się nie wozić ze sobą. W Paryżu kieszonkowcy nas kiedyś okradli. Na szczęście miałem w portfelu tylko 10 euro. Portfel się znalazł, bo miałem kilka razy. Znikło tylko 10 euro, także nieduża strata, a nauczka jest, także to była dobra lekcja. Więc gotówki nigdy za dużo, ale coś tam zawsze warto mieć. Mhm. Ja oglądałem Państwa filmy, dosyć dużo takich praktycznych rad z każdego kraju. Dzisiaj rozmawiamy trochę bardziej na takich sprawach związanych z formalnościami. Państwo już macie naprawdę sporo doświadczenia, wiele odwiedzonych krajów, zaraz chwilę o nich porozmawiamy. Natomiast z Pana perspektywy, jeśli Pan by mógł tak powiedzieć, jakie są takie trzy rzeczy, które po tych Państwa doświadczeniach, na które Pan zwraca bardziej szczególną uwagę, niż wcześniej, te, o których wielu początkujących podróżnych zapomina albo też nie przywiązuje wagi. Co mógłby pan powiedzieć, takie trzy rady dla kogoś, kto zaczyna taką przygodę z podróżami? Trzy rady dla początkujących podróżników. No to myślę, że warto zawsze zrobić dobry research, żeby nie być zaskoczonym miejscem pobytu, bo jest często tak, że ludzie rezerwują sobie hotel, płacąc z góry za cały pobyt. I teraz zły research może zrujnować troszkę to wszystko. My wręcz często robimy tak, że rezerwujemy sobie hotel na jedną noc, żeby zobaczyć, gdzie on jest faktycznie, nie tylko ze zdjęć, jak tam się mieszka, czy nam się podoba i później sobie przedłużamy pobyt po prostu, jeżeli jest wszystko ok.
Z tym, że tutaj trzeba się liczyć, mieliśmy taką przygodę w Hanoi, że nie mieli miejsc. Po pierwszej nocce po prostu nam powiedzieli, że fajnie, że chcemy zostać, że nam się podoba, ale dopiero będą mieli pierwsze wolne pokoje za tam tydzień czasu czy coś takiego. No i to trzeba z tym się liczyć, że nie zawsze może być tak, że jak nam się spodoba, to można sobie to przedłużyć. Polecić, sprawdzić sobie, czy są przydatne jakieś aplikacje w danym kraju, bo jest wiele aplikacji, które, bez których teraz na przykład do Azji bym się nie ruszył bez Gojek i Grab. To są aplikacje, które pozwalają zamówić jedzenie na dowóz, pozwalają zamówić takie taksówkę, coś jak Uber u nas, tak, z aplikacją przyjeżdża i wiemy z góry, ile zapłacimy. Przeważnie ceny są o wiele niższe niż taksówka taka miejscowa, lokalna, jak się podejdzie i zapyta, bo my płaciliśmy gdzieś tam w Saigonie 20 minut jazdy nas kosztowało czasami euro 20. Także to są wręcz śmieszne kwoty czasami. A bez tej aplikacji po prostu taksówkarz weźmie sporo większą kwotę, a jeszcze będzie jeździł z wami w kółko, bo wtedy nabija licznik, prawda? Także to też z tego powodu jest bardzo przydatne. Też można sobie zamówić transport z lotniska taką aplikacją, bo można kupić kartę SIM przeważnie, prawie w każdym miejscu trafiamy karty SIM na lotnisku od razu, z tym, że one są sporo droższe. Na Bali to było 5 razy więcej. Na lotnisku karta SIM kosztowała 500 tysięcy rupii, a w mieście później kupiliśmy za 100 tysięcy, taką samą ilość danych i tak dalej. Także jeżeli ma się tą aplikację, na lotniskach zawsze jest Wi-Fi, można sobie zamówić transport do lotniska, do hotelu, przyjechać do hotelu, przespać się, czy jeżeli to jest wieczór, jeżeli to jest rano, po prostu przejść się na miasto i kupić sobie taką kartę sporo taniej. Także te aplikacje też właśnie się często przydają. Warto sprawdzić, czy i jak łatwo się w danym kraju komunikować, bo będzie wiele krajów, w których na przykład znając angielski, to będzie język, który otwiera najwięcej bramek na świecie, ale nie wszystkie. Często na przykład w Wietnamie po angielsku było dosłownie zero komunikacji, z kierowcą ciężko było jedno słowo zamienić. Bez Google Translatora po prostu nie dałoby się dogadać. Także też warto sprawdzić, bo są kraje, gdzie angielski po prostu nie jest popularnym językiem. I no i żeby później nie mieć niespodzianek, że nie można się dogadać czy coś załatwić, chociaż w dzisiejszej dobie jak ma się internet, to jest już dużo łatwiej, bo są translatory i tak sobie w wielu miejscach dawaliśmy właśnie radę. Mm-hmm. Okej, okay, jeszcze w takim razie tak pan wspomniał o tym wcześniej, że państwo planujecie podróże, natomiast są jakieś regiony, których państwo zastanawiacie się, czy też nie chcecie odwiedzić? Czy są w ogóle takie miejsca, gdzie pan z góry skreśla, że w tym rejonie, no poza jakimiś objętymi pewnie jakąś wojną, ale w tych krajów nie chcę odwiedzić? Nie wiem, może jest za zimno, może jest za daleko. Czy są takie regiony, które państwo wykluczyliście i na przykład są najmniej interesujące dla państwa? Ze względu na zimno czy na odległość nie wykluczamy żadnych miejsc. Po prostu niektóre odkładamy sobie na później, takie jak Islandia. W tej chwili nasze garderoby nie są w ogóle gotowe na odwiedzenie tego kraju, dlatego sobie mówimy kiedy indziej, bo takie ciuszki potrafią kosztować, a nie chcemy po prostu na tydzień czasu wydać tyle pieniędzy, że możemy za to posiedzieć 3 miesiące na przykład w Azji. Także niektóre rzeczy po prostu odkładamy na później. Są kraje, które zostawiamy sobie na sam koniec, ja tak mówię pół żartem trochę, na przykład Koreę Północną, chętnie też bym kiedyś zobaczył, ale ten kraj zostawiam jako ostatni, że w razie gdybym już stamtąd nie wyjechał, to będę wiedział, że wszystko widziałem i po prostu nic mi nie uciekło, to takie pół żartem, ale jakbym wiedział, że jest szansa odwiedzenia w miarę bezpiecznie tego kraju, też bym tam chętnie pojechał kiedyś. Także są kraje, które po prostu podchodzimy bardziej ostrożnie i wiele krajów Ameryki Południowej po prostu myślę o odwiedzeniu, ale tak, chcę zakupić sobie kilka kart pamięci takich bardziej pojemnych i wziąć jakąś jedną kamerę, bo często zdarzają się jakieś tam kradzieże czy nawet napady. Słyszeliśmy o youtuberach, którzy tam 5 minut mieli tylko na autobus, wyszli z hotelu i po drodze zostali okradzeni ze wszystkiego. Także taki respekt w niektórych takich krajach czuję, że tam bym zabrał tylko rzeczy, które w razie utraty nie będą dużym ciężarem dla mnie i dla kanału. Także to też nie jest tak, że te kraje skreślamy, ale inaczej podchodzimy do odwiedzenia tego kraju. Na pewno tam bym się nie wybierał z laptopem, z aparatem na szyi, który kosztuje tam tyle, co ich kilka miesięcznych pensji przynajmniej i tak dalej, bo to będzie mogło przyciągnąć uwagę i jakieś problemy. Jeżeli ktoś używa jakichś leków, no to wiadomo, jakieś leki na receptę, no to trzeba zabrać ze sobą, ale nawet jakieś proste rzeczy, komu by się wydawało, że
najwyżej sobie kupię, no to lepiej uważać, bo lepiej wziąć ze sobą, bo nawet miałem przygodę, to było w Dar es Salaam na kontynencie w Tanzanii, poszedłem kupić magnez, bo się naprawdę tutaj bardzo dużo poci, elektrolity warto zabrać ze sobą, wtedy nie było w aptece elektrolitów, pomyślałem, że kupię chociaż magnez, a dostałem, co ja dostałem, wapno. Także pani w aptece mówiła po angielsku i poprosiła o magnez, wyglądała, że wszystko rozumie, dała mi, odjechaliśmy i dopiero 10 minut dalej Natalia patrzy, ona czyta, mówi, przecież ty wapno dostałeś, a nie magnez. Także Afryka i czy różne miejsca mogą się rządzić swoimi prawami, więc warto zabrać elektrolity, magnez czy jakieś lekarstwa, które ktoś może częściej używa ze sobą. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pomyśleć może i faktycznie to będzie takie, o czym ludzie mogą nie pamiętać. Przed wyjazdem my polecamy z naszej strony naturalne sposoby, ale może na też tabletkach, czyli polepszenie sobie flory bakteryjnej w naszym organizmie, czyli kombucha, kiszone ogórki, kiszona kapusta i probiotyki w tabletkach przed wyjazdem, na przykład na miesiąc czasu. I odpukać naprawdę, ludzie przyjeżdżają na Zanzibar, na Bali jest tak zwane Bali Belly, czyli to jest taka nasza egipska zemsta faraona, którą wszyscy chyba znają z Egiptu. Każdy kraj ma inną florę i takie coś może nas spotkać. My zawsze przed wyjazdem i na wyjazdach też, jak widzimy kombuchę w sklepie, nawet w Afryce potrafi ona kosztować $4 za butelkę, ale raz w tygodniu sobie kupimy, wypijemy, żeby ta flora bakteryjna naprawdę była silniejsza i odpukać nie mieliśmy w żadnym z krajów, w których mieliśmy takich właśnie problemów, że nie mogliśmy opuścić toalety. Wiadomo, wszyscy wiedzą chyba, jak to się kończy. Także myślę, że to będzie taki tip, o którym mało słyszymy sami, a my stosujemy i jest naprawdę pomocny, bo myślę, że to działa, bo prędzej czy później tak dużo jeżdżąc, myślę, że już byśmy się nabawili gdzieś tej zemsty faraona, czy tego typu, a do tej pory tego nie mamy, bo bardzo pilnujemy właśnie dbania o florę bakteryjną i no i wiadomo, antybiotyki, to już nie jestem lekarzem, ale też to niszczą, także jeżeli ktoś zwłaszcza był po jakiejś antybiotykoterapii, no to warto odbudować sobie tą florę, bo to jest właśnie inne bakterie, tak mi ktoś tłumaczył, także niech, jeżeli to pójdzie w filmie, to nikt tego nie bierze jako poradę medyczną. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że po prostu inne bakterie się dostają i one po prostu się tam za bardzo mogą wtedy rozwinąć i to się zaczyna ten cały problem. Ja się, jak mówię, na tym nie znam, tylko wiem, jak o to dbać i myślę, że warto, bo to jest też coś, co można uratować wyjazd, zwłaszcza taki, jak ktoś jedzie na tydzień, dwa i spędzenie 5 dni w toalecie, no to na pewno nie jest coś miłego, także myślę, że to będzie taki tip, którego sam się nie spodziewałem aż do tej chwili, ale to jest coś, co możemy polecić. Powiedz, gdzie można was spotkać, gdzie zaobserwować, gdzie śledzić podróże, w jaki sposób się kontaktować? Nasze podróże można znaleźć na naszym głównym kanale YouTube, czyli Szewczyk_Travel. I mamy od niedawna, bardzo niedawna, to jest chyba niecały miesiąc, drugi kanał Szewczyk_Travel_Vlogi. To jest taki typowo luźny vlogowy kanał, bo kiedy wrzucaliśmy takie vlogi na kanał główny, część osób, która lubiła nas oglądać, oglądała, ale to było tak, że on łapał kilkaset do tysiąca obejrzeń i później został jak gdyby uśmiercany przez YouTube'a, bo więcej subskrybentów, którzy przyszli po ciekawostki, po takie inne filmy, tego nie oglądała, dlatego stwierdziliśmy, że rozdzielimy to i faktycznie zaczyna to fajnie działać. Także można nas na tych dwóch kanałach YouTube znaleźć. Mamy też @Szewczyk_Travel na Instagramie. Mamy też Facebooka, ale Facebook, szczerze powiem, jest troszkę zaniedbywany. Wrzucane jest tam z automatu to, co idzie na Instagrama, bo po prostu nie wyrabiamy się też czasowo, żeby wszystko miało swój indywidualny content. Dlatego tam też można nas obserwować. Jeżeli ktoś na przykład nie ma Instagrama, ma Facebooka, no to jak najbardziej można nas tam też oglądać i śledzić. Tam jest zawsze na bieżąco, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Praktycznie codziennie można zobaczyć jakieś tam nasze przygody, gdzie się znajdujemy, czasami co jemy i tak dalej. Takie jakby zapowiedź tego, co będzie na YouTubie za jakiś czas. I gdzie jeszcze? I podróżniczy.blog, to jest nasz blog, jeżeli ktoś bardziej lubi czytać niż oglądać. Tam można poczytać o naszych przygodach, o naszych poleceniach, o miejscach, które odwiedzamy i tak dalej, jakieś pomocy, jak zorganizować wyjazdy, także dla osób wolących czytać też jest w wersji
blogowej. Właśnie kontakt można znaleźć w opisie naszego kanału na YouTube, na naszym blogu, czyli podróżniczy.blog, tam jest zakładka kontakt i też można znaleźć adres e-mail do nas i przez Instagrama. To są trzy takie najpopularniejsze kanały, przez które ludzie się z nami kontaktują. Okej, czyli tak sumując, w opisach tego filmu znajdziecie, szanowni państwo, kontakt do Szewczyk Travel. Z Łukaszem możecie się skontaktować i odpowiada naprawdę bardzo szybko. Jestem zdumiony taką szybkością odpowiedzi, bo w niektórych miejscach jest to dosyć utrudnione, ale ten kontakt ze strony Łukasza jest dosyć szybki. Natomiast ja ze swojej strony bardzo zachęcam do śledzenia kanału Szewczyk Travel. Naprawdę bardzo fajne materiały, dosyć lekkie, takie mówiące o wielu szczegółach, takich rzeczach, które czasami chyba nawet nie zdajemy sobie sprawy, że one są, a czasami mogą być bardzo istotne dla danych podróży, tak więc serdecznie zachęcam. Ja się subskrybuję i będę śledził państwa kanał, przepraszam, twój kanał i zobaczymy, jak dalsze podróże. Dziękujemy. No, mamy nadzieję, że będzie tego teraz dużo więcej niż w poprzednich latach, także zapraszamy, bo tak jak mówię, wystartowaliśmy. Nie mamy 100% czasu naszego wolnego, aby tylko poświęcić YouTube'owi, bo musimy wciąż, kanał nie jest tak duży, żebyśmy mogli się w 100% z niego utrzymać, więc musimy coś sobie dorabiać, zajmując się innymi rzeczami, ale mamy tego czasu już więcej niż jeszcze w zeszłym roku, także myślę, że będzie się to rozwijało coraz szybciej. Zachęcamy też firmy, osoby, które będą chciały współpracować z Szewczyk Travel. Jest kontakt, tak więc państwo na pewno się jakoś porozumiecie. Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję. Dziękuję, Łukasz, za ten fajny czas i powodzenia na Zanzibarze.